Tytuł kursu: Roboty malarskie. Moduł: Klasyfikacja, właściwości i zastosowanie materiałów malarskich. Temat: Charakterystyka pigmentów. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby opowiedział nam Pan o właściwościach i zastosowaniu pigmentów. Proszę nam zatem powiedzieć, czym są owe pigmenty? Pigmentami nazywamy sproszkowane suche ciała barwne, które zmieszane z wodą lub inną cieczą, np. z pokostem, nie rozpuszczają się w nich, lecz tworzą zawiesinę. Pigmenty wydobywane są z ziemi w stanie naturalnym lub wytwarza się je sztucznie, tzw. pigmenty syntetyczne. Zatem, czy mógłby Pan nam powiedzieć, jakie rozróżniamy pigmenty? Pigmenty w zależności od ich pochodzenia możemy podzielić na pigmenty nieorganiczne, czyli naturalne oraz sztuczne, pigmenty organiczne, czyli naturalne i sztuczne oraz brązy. W praktyce możemy wyróżnić pigmenty białe, czarne, żółte i pomarańczowe, czerwone, brązowe, zielone, niebieskie i fioletowe. Proszę nam powiedzieć, jakie wyróżniamy pigmenty czarne? Wśród pigmentów czarnych znajdziemy czernię słoniową, zwaną również czernią kostną, niegdyś otrzymywana ze spalonych kłów słoniowych, w dzisiejszych czasach z lepszych gatunków kości, zwęglonych bez dostępu powietrza. Jest to czysta, głęboka czerń z ciepłym odcieniem. Trwała, kryjąca, odporna, schnie powoli. Czernie z winorośli, pigment otrzymywany ze zwęglenia tkanki roślinnej, winorośli, korka, pestek, czasami w procesie suchej destylacji drewna lipowego lub bukowego. Ma odcień szaro-niebieskawy. Trwała chemicznie o średnim pokryciu. Sadza jest czystym, bardzo drobnym pyłem węglowym. Otrzymuje się ją z kopcia spalanych bez dostępu powietrza olejów, nafty, smoły i podobnych substancji. Trwała chemicznie. Ma zastosowanie przede wszystkim w produkcji tuszu chińskiego i farb drukarskich. Czerń żelazowa, marsowa, bardzo trwały pigment używany sporadycznie. Następnymi pigmentami, o których Pan wspomniał, są pigmenty żółte i pomarańczowe. Proszę omówić tę grupę. Tak, jest to bardzo duża grupa pigmentów, pozwolę tu sobie omówić kilka z nich. Jako pierwsze są żółte ugry, ochry, mają odcień brązowo-żółty, występują w tonacji jasnej, średniej lub ciemnej. Niektóre odmiany są złociste lub oranżowe. Pigment trwały, kryjący, wszechstronnie odporny. Odpowiedni do wszystkich technik, zwłaszcza do wyrobu farb wapiennych, krzemianowych i klejowych, gdyż jako pigment ziemny jest odporny na działanie alkaliów i światła. Żółcień tytanowa ma kolor jasno-żółty, cytrynowy. Dobrze kryje i jest odporna na światło, stosowana w różnych technikach. Żółcień indyjska, organiczny barwnik otrzymywany w Mongir w Bengalu z moczu krów karmionych liśćmi mango. Jest to pigment koloru złoto-żółtego, trwały, ale obecnie nieprodukowany. Żółcień azowa, Hansa, żółcień pigmentowa, syntetyczny barwnik, wszechstronnie odporny i trwały. Występuje w różnych odcieniach, od cytrynowego do pomarańczowego. Odpowiedni do wszystkich technik. Żółcień szafranowa, pigment używany jako imitacja pozłoki na foliach. Dziękuję bardzo za informację. To już wszystkie pytania. Ja również dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.